Pane Sojka, telefon. Děkuju, pane Balcár. Košice. Co to jest? Na co ma być? Normalnie, do siego roku. Gdyby tak się tylko trochę bardziej chciało, dalibyśmy czadów, jakich w świecie mało. Tak by się iskrzyło, jak w rządzie, tak w Sejmie. Tego zwykły rozum ludzki choć chce nie obejmie. Kółeczka u pasa, dżinsowe katany, cała droga nasza. Kiedy idą pany, biureczko i w oku ten błysk elektryczny, gdzie jest drugi taki? Biureczko, biureczko, naród fantastyczny. Świat cały, kabaret występuje każdy do kolu. Koluśka, schody, gdzie nie spojrzysz, gwiazdy. Numer go i numer co jeden, to lepszy, niech ktoś mądry coś wymyśli, to reszta pospieprzy. Kółeczka u pasa, dżinsowe katany, cała droga nasza. Kiedy idą pany, biureczko i w oku ten błysk elektryczny, gdzie jest drugi taki? Biureczko, 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 naród fantastyczny. Znów idzie na dobre, ale niezbyt szybko. Przydałby się wszystkim ktoś ze złotą rybką pod rybkę, pół litra na każdego chłopa. Zaraz to się u nas zrobi druga Europa. Kółeczka u pasa, dżinsowe katany, cała droga nasza. Kiedy idą pany, sakramenckie cudo, nasza demokracja, ale z nas odporna na te figle nacja. Jeszcze złote rybki będą pływać w Wiśle. Bylebyśmy w nowym roku, bylebyśmy w nowym roku, bylebyśmy zdrowi byli, zwłaszcza na umyśle. W pracy i w życiu osobistym kolędować małemu. No i co oni mówią? Kto? No jak kto, kto? Oni, no. Nie wiem, o czym pan mówi. No to, oni co mówią, to tak, ta preambuła jedna, co on... Kawa 3, proszę pana, kawa 3 i wypraszam sobie bułę od nowego roku. No właśnie, ta kawa 3, i co ona mówi? Nic nie mówi. Jak to nic? Nic! A ty ma coś mówić? No, a ja po co to wszystko urządziłem tutaj? To jest normalne? To jest nienormalne, proszę pana, to jest nienormalne i ja też w ogóle nie wiem, o co panu chodzi. Każda normalna Polka w Nowy Rok po prostu świętuje, a ja mam pełno siana w uszach, wszędzie jestem po prostu cała zadrapana i to jest normalne? Ale to ma być nienormalne, bo to ma poruszyć do żywego ten zespół, bo chodzi luzem i powiewa i nie chce się podłączyć do rzeczywistości. I on się panu dzisiaj nie podłączy, jego dzisiaj suszy i łeb mu pęka po Sylwestrze. A mnie nie suszy? A mnie nie suszy, przeleć się dzisiaj, koleżanko, po Polsce i znajdź takiego, co go nie suszy i łeb mu nie pęka, to ja się poddam do dymisji z wrażenia. Misiek. No? Ja już wiem, po co ci ta cała szopa. Po co? Sam mówiłeś przed chwilą, że cały naród jednakowo suszy i łeb mu pęka jednakowo i z prawa, i z lewa, tak? No to tak, ale jak mu przejdzie, to się znów przerąbię na pół. No to zrób tak, żeby nie przeszło. To, ale jak to? Przecież nowy rok, Sylwester jest tylko raz w roku. To zarządź, żeby było codziennie. Czy hierarchia nie pójdzie na to? Co? Dlaczego? Co dlaczego? No przecież ona stoi na straży. Tradycja mówi, że bez grzechu można się urąbać tylko raz, w Sylwestra. Tylko raz? To ten naród nie jest wcale taki katolicki, jak myślałam. Ty idź, no zobacz i wołaj ten zespół do szopy. Oni już tam są. Gdzie? A kto mi z jadaczów chleba w anioły przerobił? Kto? Pośpieszmy do szopy, pośpieszmy do szopy, a w tej naszej szopie istna komedia. Zamiast chodzić z workiem, dziadek Żyda bija, nie bij mocno Żyda, jeszcze ci się przyda. Zostawisz go w spadku swoim wnukom, dziadku, i Żyd będzie cały, i wnuk będzie syty. Będą wieki podziwiały ten polski filosemityzm na wysokości, na wysokości, na wysokości. Pośpieszmy do szopy, pośpieszmy do szopy, a w tej naszej szopie jaki gwar wesoły. Bo się załby biorą czyściutkie anioły, leci na świat bierze z przenajświętszych skrzydeł. Kto ma prawo głosić tę dobrą nowinę, podajcie se ręce, aniołowie w bieli, bo wyśce stoję
jeszcze mogą nici z całej Ewangelii na wysokości, na wysokości, na wysokości. A w tej naszej szopie nastrój tak podniosły, bo się głośno kłócą ze sobą dwa osły. Na świat cały ryczą od wieków początku, kto ma prawo kuchać na święte dzieciątko. Przestańcie się kłócić, osły z polskiej szopy, bo wam to biedne dzieciątko uświknie bez tona sopel. Pośpieszmy do szopy, pośpieszmy do szopy, a w tej naszej szopie cud jest oczywisty. Kłaniają się panu same ateisty, ubrały się w ornat i dzwonią tacami. Sypnij, panie Jezu, złotymi groszami, a pan Jezus tylko z Polaków się śmieje. Posłałem wam Salomona, już on wam naleje. Na wysokości, ach, na wysokości, na wysokości, ach, na wysokości, już on nam naleje. Co to, co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Ja bardzo państwa przepraszam, ale to są kpiny z artystów. Właśnie, kto i po co wrzucił nas do tego, że się tak wyrażę, siana? Niech się pan cieszy, że nie do szamba. No, niewykluczone, że tak też może być. Że jak? To do szamba? To jak my wystąpimy? Na śmierdziąco? No to niech ktoś pójdzie i zapyta, o co chodzi. Najlepiej siódym. Panie siódym, gdzie on jest? Panie siódym! Co jest? Co się stało? Panie siódym, niech pan leci do prezesa, no i wywie się w sprawie tego siana. No po cholerę. Jak to po cholerę? Przecież nie możemy tak żyć w tej szopie. No. Ja mam w głowie pełno siana. Dlaczego? Sami swoi, polska szopa. No i co z tego? A co to, pierwszy numer nam wykręcił? No, nie pierwszy, ale dzisiaj mamy nowy rok i to nas, prawda, obowiązuje. No właśnie, państwo zapewne chcieliby zobaczyć coś naprawdę wytwornego. Mój Boże, taki wstyd. Proszę koleżeństwa, to prawda. Znaleźliśmy się w dziwnej sytuacji. Zostaliśmy ośmieszeni przed szeroką publicznością w sposób kategoryczny. Uważaj, może zatkasz kamerę? A po cholerę. Proszę, niech ludzie widzą. Oczywiście, proszę państwa, trzeba działać przy otwartej kurtynie. Widzę profesorka. Prezesie, oni coś knują. Spokojnie, wołaj go. Kogo? Kogo? Profesorka było! Było i było! To preambuło! Tak jest. Profesor ma rację. Nic! Woda w gębę i nikt się nie dziwi. Siano, siano, szambo, szambo. Proszę bardzo. Że co? Że niby nikt nic nie zauważył, tak? Nic. Tak. Tak jest. No comments. Pan profesor proszony do pana prezesa? O cholera, żeby się tylko nie wygadał. Że co? Że widział siano. Pan siada. Co słychać? A dziękuję, w porządku. Wypijemy do siego na klina? Ja poprzestanę na mineralnej, niegazowanej. A pana też suszy. Nowy rok to ma to do siebie, że jego jest ciężko przeżyć bez klina. Pan jest prawdopodobnież inteligentny gość. Zgadłem, co? Tak, słucham. To się dogadamy. Ja dostałem zadanie, widzi pan jakie, co? Nic nie widzę. Nic? Nic. No nie, nie graj pan ze mną w kotka i myszkę. Nóżki na stół! Proszę bardzo. A gdzie mnie z girami na papiery? Przepraszam, myślałem, że to polecenie. Polecenie jest, a i owszem, tylko że inne. Widzi pan szopa, siano, gwiazda betlejemska. Nie widzę. No dobra, dobra, pękłem. Dzisiaj jest nowy rok, to pan widzi. To widzę. I co chce polska tradycja na nowy rok? Nie wiem. To ja panu powiem. Polska tradycja chce mieć szopkę polityczną i my ją tu wykonamy. My? Ale co my mamy wspólnego z polityką? No nic i właśnie myślałem, że pan mi pomoże się z tego wyślizgnąć. Po prostu nie wykona. Wykonać szopkę polityczną?
i dołożyć wszystkim porówno. No, widzi pan, jak mnie wrobili? Zaraz, zaraz, prezesie. Wszystkim porówno. To dobrze. No, no, nie dobrze, bo w tym roku są wybory. I pan wie, kto wygra, bo ja nie. A na mojego nosa to trzeba dołożyć tym, co przegrają wybory. A pan wie komu? Nie mam pojęcia. Aha, widzi pan, to ja już dziękuję panu za radę. Czekaj pan, ale ja już poszłem w koszty. Obudowałem zespół, szopą, nawiozłem siana i trzeba to teraz zagospodarować politycznie i niczego nie naruszyć, jasne? Nie bardzo, czego nie naruszyć? A, widzi pan, to już jest wasza głowa. Wy robicie szopkę, a ja tylko dostarczyłem siana. Do siego! Prościuteńka pioseneczka, poduszeczka, dziecineczka. Masz czy nie masz na to chęci, proboszcz zaraz cię poświęci. Choćbyś się zadławił krzykiem, od dziś jesteś katolikiem. Tak człowiekowi człowiek i bratu brat. Katolikowi katolik pięknie urządza świat. I to wedle Bożego, i to wedle Bożego przykazania miłości bliźniego. Pioseneczka prościuteńka, biały welon i sukienka. Chcesz czy nie chcesz przed ołtarzem, ksiądz cię z tułą wiązać każe. Chcesz rozwodu, a tu nagle kością kościół staje w gardle. Tak człowiekowi człowiek i bratu brat. Katolikowi katolik pięknie urządza świat. I to wedle Bożego, i to wedle Bożego przykazania miłości bliźniego. Zwykła taka sobie piosnka, jak te cztery deski prosta. Jaki wybór masz, gdy skonasz, jeśli ziemia poświęcona? Proboszcz decyduje o tem, tych pod krzyżem, tych pod płotem. Tak człowiekowi człowiek i bratu brat. Katolikowi katolik pięknie urządza świat. I to wedle Bożego, i to wedle Bożego przykazania miłości bliźniego. A nam chodzi wciąż po głowie, co na to nasz Pan sam powie. Czy nie odwoła przyjścia ponownego, lękając się losu właśnie takiego. Czas najwyższy więc wystąpić z poniższym apelem. Chrońmy Pana przed Kościołem, chrońmy Pana przed Kościołem, a Kościół przed klerem. Zaraz, no wolniej, bo ja nie wiem, co mam pisać. No, jaka szopka polityczna? Tak, mamy udawać polityczne kukiełki. Albo zwierzątka udając polityków. Lwa, hipopotama, osła, tak to już było. No było, sam widziałem w telewizji, szczególnie lew był dobry. Lwa już wcięło i nie ma o czym mówić. To wykreślam lwa. Do kogo mamy udawać? Co ja mam pisać? No nie wiadomo. Prezes zarządził, że ma być szopka i nic więcej nie powiedział. O matko, a może jemu chodzi o szopkę z Jezuskiem? Skąd? Z politykami. Ja nie znam żadnego polityka. Nikt nie zna. No kochani, nie przesadzajcie, przecież wszędzie ich pełno. Gdzie na przykład? Jak to gdzie? W Sejmie, w Senacie, w rządzie, wszędzie. To pan przesadził. Prezes chce szopkę o politykach. No, no właśnie, no i skąd my ich weźmiemy? Panowie, jest jedno wyjście. Trzeba zapytać prezesa, o kogo mu chodzi. Na pewno nie o naszych. W szopce się ludzi wyśmiesza i to jest niepoważne, tak? A nasi to dla pani kto? Rząd, pan prezydent i reszta narodu. A dla mnie dokładnie odwrotnie. O matko, panie Siódym, naród panu nie odpowiada. A kto to powiedział? Cicho! No to co ja mam w końcu zapisać? Zapisać? Że w szopce trzeba wyśmieszyć komuchów. Oczywiście, bo mogą wygrać wybory i znów nas upaństwowią. No oczywiście. No tak, no tak, no, no sam słyszałem na własne uszy, jak ich przywódca mówił, że jak wygra, to zabierze wszystko biznesmenom i rozda narodowi. Panie Czesiu, kochany, pan wszystko myli. Taki program ma Solidarność. No tak. O, ja będę na nich głosował, bo ich mecenas ma rację. Nie może być w Polsce biednych i bogatych. I to trzeba w szopce wyśmieszyć.
Oczywiście. Wszyscy muszą mieć jakieś pieniądze i to trzeba w szopce pokazać. Co pokazać? Pieniądze? Nie. Mecenasa i jego komuchów. Ja się nie zgadzam. Oni chcą dobrze. Komuchy? Nie. Mecenas. On nie dopuści do rozgrabienia Polski. A kto ją grabi? O matko, no komuchy. I mecenas. Nie. On nam rozda nasze pieniądze. Zaraz. Niech ja to ogarnę własnym rozumem. Kto nam ma rozdać nasze pieniądze? Solidarność. Nieprawda. W telewizji pokazali, jak Solidarność kumała się z biznesem i podpisała, że nic im nie odbierze. Jak wygra oczywiście. No i oczywiście wygra. Wszyscy na nią zagłosują, bo obiecała dobrobyt. Tak jest. Kochani, ja już mam zawrót głowy od dobrobytu. No to co w końcu pokażemy w szopce? Zespół Meniera. W starym roku tkwiłem w domysłach, którą dziś stronę popłynie Wisła. Kto będzie szpiegiem, a kto gierojem? Co je plebana, a co je moje? Lecz więcej pytań teraz nie zbieram, bo mam, kochani, zespół Meniera! Jak się bełkie za kolenie, siuar, odnajdujesz zaraz siebie, siuar. Wstyczka bełci, ale zboży, łary, łary. Zaraduje się jak zęnie, banko mnie obejmie. Polską czuję demokrację, polską czuję stanu racji. Bo wyjaśnia wiele spraw, jak mnie raz zespół pas. Grzyk, 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 grzyk. Już mną niepewność żadna nie miota. Kto tu idiota, a kto ma kota? Czemu handluje pasterz mą duszą? I czy wielebni jadem wziąć muszą? Kto tę nienawiść sieje i zbiera? Bo mam najsłodszy zespół Meniera! Gdy ci bełkie się zakręci, paruła, zaraz bledną różni święci, paruła, i za sprawę pokutnicy, ruła, ruła, na prawicy i lewicy. Bo na los kraju stawiam kropkę, równo rzygam na szopkę. Świego mania mnie nie gniecie, żyje sobie w kabarecie. Bo zabiłych nie ma spraw, jest Meniera zespół PAF! 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 Dziś nas nie martwi chleba pół porcji i wielka draka w sprawie aborcji. Oba rozumiem, gdzie leży racja. I czy lustracja to demokracja? Oraz kto kogo na co nabiera? Bo mamy teraz zespół Meniera! Jak nas w mdłości chwycą zagła, malajka, to w dziewicy widzi diabła, malajka. I powiemy, gdy kto spyta, lajka, lajka, to kopita czy rokita? Przez Meniera w nowym roku jasno szamy i ten spokój. Nas tam nie zaskoczy, niech no, tylko zamknie oczy. To kołowrót widzi spraw, przez Meniera zespół PAF! 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 Do siego roku! Do siego! Przy kościołku, mój aniołku! Koronka, żonka, pieczonka! Przy organku, mój Bohdanku! Szumka i dumka! Przy klasztorku, mój kaczorku! Świętość, wziętość, nawętość! Kochany, zejdź mi stąd, przestań tu cytować durne rapowe kawałki. A prezesie, to jest Juliusz Słowacki. No, Juliusz, i co z tego? Zawsze znajdziecie jakiegoś rapusa, co obraża tradycję i młodzież. Ale prezesie, to jest jeden z trzech naszych wieszczów. Kochany, wieszczu, to ja nie wiem, co to jest wieszczu, Mickiewicz, Sienkiewicz i ten... I właśnie Słowacki. No tak, Słowacki to jest, kochany, kołnierzyk. Kołnierzyk? Nie słyszałem. Widzisz, jaki mądrala? Kochany, mądral. Nie słyszał o kołnierzyku Słowackiego. Widzę, ale to się w ogóle nie nadaje do szopki. Do czego? No masz, prezesie, ty masz chyba sklerozę. Aha, nie, no tak, no nie, bo tak mnie skołował tym kołnierzykiem, że zapomniałem, z czym przyszłem. Oczywiście gramy skecz o herbacie! Kel, 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 kel.
Nie, 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 no co gdzie kelner w nowy rok, no o herbacie. Ludzie, ludzie chcą odpocząć po balu i nie można ich mordować polityką, bo dostaną oczopląsu. I dlatego zwracam się do... Kaba 3. O, właśnie, tak, do Kaba 3, żeby w związku z przygotowywaną szopką polityczną, czekam na pomysły, a ty notuj to. Myśmy coś słyszeli, ale nie do końca. Kwit, kwit agis, prudenter agas et respice finem. Dominusła biskup et cum spiritus. To co on powiedział? Zapisałam kwik, kwik, ale dalej nie wiem. Profesor powiedział po łacinie. Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca. Exactly. No, no ta, na pewno, tak jakby to można było wiedzieć, co jest na końcu. Chociaż niektóre sprawy już można przewidzieć. Przepraszam, co przewidzieć? Kto wygra wybory. A po cholerę nam to wiedzieć? A, proszę bardzo, jeżeli pan Siódym chce robić szopkę z tych, co wygrają wybory, to ja już od razu życzę do wsiego roku. To ja dziękuję. No ja bardzo proszę, dalej. Ja chciałam się właśnie dowiedzieć, co to jest szopka polityczna, tak? Szopka polityczna, droga Kornik, to jest coś takiego, że wszystkie kukły polityczne przedstawiają swoje programy, a naród ryczy ze śmiechu. No to oczywiste, ale dlaczego to się nazywa szopka? To się nazywa szopka, dlatego że jest taka tradycja. No nie, no zamęczycie mnie, naprawdę. Jak już jest taka tradycja, to proszę bardzo, można zrobić szopkę. Ale najpierw musi się poznać te ich programy, nie? Musi, kochany Siódym, to na Rusi, a reszta to jest se państwo dośpiewają. A w Polsce jak kto chce! Przepraszam, ale to nie jest przysłowie na tę okoliczność. Bo jak dotąd nie wiadomo, co kto chce. Jak to nie wiadomo, co chce, profesorku? No wystarczy się tylko trochę rozejrzeć po sytuacji. Właśnie, z tego, co ja się rozejrzałem, to mamy lewo na prawo od lewicy, przepraszam, od prawicy, która jest na lewo od lewicy. Przepraszam, coś mi się zmęciło. Nie tylko panu, a preambuła? Słucham? Co, co? Boże, ja nie wiem, o czym mówią. Nikt nie wie, ale trzeba wierzyć, nie? Oczywiście, że trzeba. Ale w co? No jak to w co? W dobro i piękno. Albo chociaż do niego dążyć. Gdzie dążyć? Gdzie? Tak? No chyba do szopki. Właśnie. Przepraszam, jeśli mamy dążyć do szopki, to musimy ze sobą wziąć pastuszki, trzech królików, krówkę, owieczki i tak dalej. Ja tak się państwu przysłuchuję grzecznie i nie wierzę własnym oczom. Państwo coś dzwoni, nie w tym kościele, a ja mam kupę na głowie. Z całą tą szopką polityczną, z tymi pastuchami, z tą całą formacją po sukcesie wyborczym. Państwo mi muszą uwierzyć i pokazać w kupie całe to towarzystwo już teraz w szopce i uwierzyć w ich dobro i piękno. O matko, a jak wygra komuna? To też trzeba uwierzyć w ich dobro i piękno. Jezu, oni mnie zamęczą, naprawdę. Proszę państwa, pan prezes nie może niestety dalej przemówić, ponieważ w związku z tą całą szopką ma na głowie po prostu małpę. Przepraszam, panie prezesie. Koleżanki po naradzie wykonają w związku z szopką wiersz. Można? Śliczne wojsko, jak laleczki, zuchowate, śmiałe, szare na nich sukmaneczki, a wyłogi białe. Na czapeczkach czerwień płonie, pawim piórkiem błyska, dźwięczą szable, chrapią konie, z podków ogień tryska. Chorągiewki dwubarwiste wietrzyk wciąż porusza, a koniki tak ogniste, że aż rośnie dusza. Klaszczę w ręce, taka mrada, Boże mój kochany, a sąsiadka mi powiada, to polskie ułany. Brawo, bardzo to mi pasuje do szopki. Pozwolę sobie zauważyć, że szopka jest polityczna, a wojsko nie. Profesorek jaki niby wykształcony, a nie wie, w jakim kraju żyje. Poglądają tu starcy Zuzannę i uwagi wciąż czynią złośliwe. Po cholerę przeblazła w tę wannę. Tylko spójrz, jakie nogi ma krzywe.
chudy brzuch i piersi również nie taka. A niedzielu to przecie pokraka. Jak pretensji nie mieć do niej, gdy bezbożnie pływa nago. Nawet to się nie przysłoni, no chociażby nawet flagą. Poglądają tu starcy Zuzannę, oburzeniem bluzgając to słowo. Czemu ona nam strugać chce pannę, gdy ma twarz jak szotkiewka różową? Usta jej to skomlące kundelki, a i muszek też widać niewielki. Lecz cóż czynić nam, panowie, chociaż słuszne nasze sądy. Orzeł siedzi jej na głowie, może dziobnąć za poglądy. Poglądają tu starcy Zuzannę, nienawistnie znajdując w niej wady. Te podrygi moralnie naganne i te mało chrześcijańskie zasady. Spójrzcie, jakie czerwone ma uszy, pewnie w gwiazdy tatuaż na duszy, ole! Choć wartości na kościazi z tej kąpieli nie ruszcie. Jeszcze może się narazić, bo ma krzyż na zwiędłym juście. Gdy tak starcy bluźnią jej o sobie, pan nazwany się do nich wyłania. Poszli wam, a znajdźcie sobie inny kraj do wybrzydzania. Do Siegaraku, Ścieklicowo! Do Siego! Mimo jest tatusiów. Jeszcze nie przyjechały z Warszawy? Nie. To zundowy bal, muszą wszystkich obtańcować. Dzieciaku, to dzisiaj nowy rok, wieczór. Już dawno po balu. Pochwalony i do Siego! No, i co tam słychać w wielkim świecie? Ja nic nie wiem, ja żem spał. Jeszcze ich nie dowieźli z Warszawy. O cholewa, to się musiały porządnie nawalić, żeby do tych pór nie dojechać? Ziemek mówił, że Jasiek musiał sytkich obtańcować. A, to on się, Pierun, musiał mocno na nogach trzymać, żeby się nie obalić, nie? Nie bójta się, on się nie obali. Do Siego, idzie dobry! Jak tam? No, zachodź to, zachodź to! Gospodarze, gdzie? Tak myślałam. To co robimy? Karciochy mata? A wzie nam! Ale karciochy lubią być okrzczone, jak nimo gospodarzy. To same wypijem. Ziemuś, przynieś to flaseczkę. Nimom. Cholewa, na sucho nie da się wywrózyć. Kurna! Kurna, słuchaj, to jako nowina. Ścieklicowe wybrały na królowe balu. Matusie? To nie może być, żeby taką mietłę wybrały. No daj ta spokój, świat zwariował. No kurna, zwariował. W telewizorze mówiły i pokazywały ją w złotej koronie. Matusie? Matusie, matusie. A w podarku dali jej milion dolarów. Jak ja? Kumuj, za co dali, bo się cholewa pogubiłam. Ścieklicowi! Dali jej milion dolarów za ślic nam gębusiej noski. Mówię wam, noski ma jak lalecka barbie, a dotąd sama widziałam. Ścieklicowo? A ścieklicowo, ścieklicowo! Ileś ta wypiły? Gdzie? Przed telewizorem. Z dwie kwaterki. Toś ta widziały wybory mi z świata w Indiach. Czekaj to! To może być, bo ty sta królewna w koronie w kinie była podobna do Ścieklicowy. Ścieklicowo w Indiach? No nic nie wiem. Oj, to, że odetchła, Boże, mnie ścięło. Nie, czekaj, ta Ścieklicowy tezem widziała. Gdzie? Telewizowe. Tancowała z samym prezydentem. O, to już byliś ta dobrze nawaluna. Na rządowym balu mogło być, że tańcowała. No i? Z prezydentem? To nie może być. A czemu nie? Przecie to koalicjanty. Muszą razem tańcować. Patrz tak, Nykcia, jaki politykan. No, ja wiem, Sysko. Wiesz, Sysko? To mów, synek, kto wygrał wybory? Wim. Ale nie powiem. Dzieciak gówno wi, stawiaj ta karty. Na sucho ty z gówno wyjdzie. Stawiaj ta, w nowy rok wyjdzie i na sucho. No nie? Dobra. Gaś ta światła.
Zapalta świcki! Siadajta! Ziemek. I pukajta! No i jak, wygrają? Kto? Tatuś na pewno wygrają. Teraz które są prawe, które lewe? Te na lewo, prawe czarne. Przecież to czerwone. Cholewa, patrz ta, same czerwone idą. Widać, czerwone wygrają. O, jest walek żołenny, czarny. Biedusia jedynacek, kurnana obkoło, same czerwone. A co to, czarne się u was pokuńczyły? Bo źleś ta wypukały. Jeszcze raz. No i wychodzi to samo, czerwone. No, a Jasiek to który? No wychodzi na to, że żołenny walek. Kurna, czarny? Wychodzi na to. Daj ta Jaśka tu. Do dzwonków też to czerwone. No cholera, jasno, no daj ta trochę czarnych i postaw ta Jaśka w środku. No a skąd wam wezmę, jak nie idą czarne? A bo chowata w rękawie, o! O, teraz się zgadzą. Pół na pół, a w środku Jasiek. To co, to on ma teraz tańcować raz z czerwonym, raz z czarnym? On się i teraz wierci między nimi. Nie manipuluj, ta będzie jak być musi. Ze stokaty nieokszone prawdy nie powiedzą. No dobra, przyniesę, ale pół. Ziemyś to dobre dziecko. I faktycznie, kurna, mądre. Ja pierwsza. O, walek załenny, dobra, czarny. To Jasiek, tak? W tej konfiguracji to nie Jasiek. O, walek dzwonkowy. Kolewa, czerwony! No, to może być Jasiek. To on znowu czerwony? Na to wychodzi. Nie pieprz tak głupot. Jasiek teraz nie będzie trzymał z czerwonym. A co mnie tam? Może być czarny. O, cholewa, albo ja ślepa, albo walek dzwonkowy zczerniał. A przecie musi teraz trzymać z tym, kto wygrywa. Kurna, raz kładzie ta czerwone, a raz czarne. Innych kolorów nimo? W Polsce nimo, a wam na dzisiaj starcy. No jak tam? Cholewa, same czarne idą. Boś ta ich za mocno okrzcili. To kto w końcu wygra? Wygląda na to, że czarne. Wygląda na to, żeś tam nawaluno. Jo, a popatrz, kto w kącie stoi. Kto? Gdzie? Czarno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Ciotko, widmo! Widmo, boję się! Ziemuś, nie bój się. To widmo komunizmu idzie krążyć po Europie. A daj tam uchylika na drogę, niech się od nas idzie z Bogiem! Na mas, nieboraku. Do siego roku. Dziękuję. Co to będzie? Co to będzie? A co ma być? Nam to równiutko wisi. Jedne i drugie zryć muso, a ziemia zywicielka w naszych ręcach. No, to idź ta z Bogiem do tej Europy. Ale kurna bez nas! Idź ta przez Bozę! We wsi Moskal stoi! Do ciepłych krajów artyści odlatują z pierwszymi chłodami. Ponad miastem w powietrzu srebrzystym bezradnymi machają rękami. Nie nawykli do takich podróży, ciągle liczą to bagaż, to dzieci. Bezustannie kołują tam w górze, tak od razu zbyt ciężko odlecieć. Spakowane brylanty i futra, harfa, skrzypce, kontrabas i puzon odlatują, nie mówiąc do jutra. Oni zawsze tak kiedy się znudzą. Nie czekają, że będą ich prosić, żeby zostać zechcieli choć chwilę. Tam na rękach też będą ich nosić szampan, kawior i życie motyle. Tam kobiety smukleją jak gejsze, ta
tam dobrobyt przychodzi bez wahań. Tam kotlety się robią smaczniejsze, gdy im zagrać Chopina czy Bacha. A niech lecą, my bez nich zrobimy z naszych marzeń świat cudny jak zamek. Świat, co przetrwa zamiecie i zimy. Dom bez kantów, bez krat i bez klamek. Łyso wtedy się zrobi poetom, jeden z drugim zazdrości zgłupieje. Złom żelazny uzbroi nam beton, ten się śmieje, kto ostatni się śmieje. Bardzo się cieszę, że państwa widzę tutaj w komplecie, w tej tradycyjnej szopce politycznej w sam nowy rok. Nagromadziło się wiele problemów, a państwo jak zwykle nic nie wykonało. No bo dokładnie nie było wiadomo, o co chodzi. Aha, ja odpowiem staropolskim przysłowiem, sami swoi, polska szopka, prawda? A drugie staropolskie przysłowie mówi polska, polska, ale jaka, prawda? Nieprawda. Nieprawda, proszę pana, Polska jest jaka jest, każdy widzi i nie będzie sobie nią profesorek tym nieszczęśliwym krajem podcierał gęby i wprowadzał tutaj zespołu Meniera. Pani mi zapisze tego oberwusa, który tutaj się zwymiotował na rzeczywistość w sam nowy rok, w którym akurat są wybory. Staje do nich lewica, prawica i reszta. Jakie jest hasło? Hasło. Hasło jest proste. Buractwo nie, solidarność tak. I ma być jeszcze lepiej i weselej. Prawica słusznie zauważyła, że żeby Polska rosła w siłę, to ludzie muszą żyć dostatnie. I dlatego trzeba uwłaszczyć naród. Trzeba rozdać majątek prywatny i państwowy w ręce ludzi pracy. Niech sobie gospodarzą, jak umią. Biznes musi oddać narodowi to wszystko, co nakradł. Mercedesy, baseny, hamaki i płacić za niego podatki w dolarach. Przepraszam, a służba zdrowia? Służba zdrowia. Służba zdrowia, policja i budżetówka nie może stać ciągle na zimnie pod Sejmem. I nie może wiecznie strajkować. Nie może również brać łapówki i trudnić się złodziejstwem, bo się naraża w ten sposób na brak rozgrzeszenia albo i na prokuraturę, co im patrzy na ręce, że głupie wille budują. A kto ich wpuścił w tę bidę? Pytam się, oni też by chcieli legalnie zarabiać po 100 baniek miesięcznie. A czyja to jest wina, pytam się? Czyja? Komuny oczywiście. Tak jest. Oczywiście. Zbrodnicza działalność obecnie rządzących wprowadziła do naszego kraju krwiożerczy kapitalizm i naród zwariował i poszedł na dno. Solidarność ma teraz trudne zadanie. Musi wyciągnąć naród z tego szamba kapitalizmu światowego. Obmyć, odczyścić moralnie, okomrzyć i sprowadzić nazad do socjalizmu. No to koniec. Nie koniec, nie koniec. Po wyborczym sukcesie formacja solidarnościowa wyrzuci obecnego prezydenta i zamieni go na kogoś innego. Jeżeli spuszczenie go w kanał byłoby niezrozumiałe dla ludności, to ludność też się wymieni na inną i po zawodach. Słucham, czy są jeszcze jakieś problemy? Przepraszam, można? Proszę bardzo. Ja chciałam się w końcu dowiedzieć, na kogo mamy teraz głosować. Ja odpowiem, Kornik, pytanie na pytanie. Czy Kornik jest ślepa i nie widzi różnicy? Tak, teraz widzę. Tak, ja też widzę, że państwo zrozumiało mój wykład i wejdzie z wiarą w zdrowe siły narodu w ten nowy rok. Krokiem staropolskiego Mauzera. Mazura, do siego roku i dasz bur. Bez Mazura winał, a ułan bez Krysi. Za to gdzie nie spojrzysz, wszystkim wszystko wisi. Wisi równo z prawa, wisi równo z lewa. A nie dość, że wisi, to jeszcze powiewa. Cudne moje dziecię, Jaśku mój sokole. Na co macie wisieć? Ty to wszystko olej. Najpierw olej, potem olej. Ruszaj, bracie, ruszaj w olej. Poszli nasi,
świat. Ona i ojcowie, my też pięknie olewamy, tośmy ich synowie. I córki! Ola! Czają się po kątach żywi i komuchy, bo strasznie zawzięte na Polskę psiajuchy. Znajdzie się tu na nich toporek jakisik, w moim ogródecku ostro lece gwisi. Cudne moje dziecię, Jaśku mój sokole, na co masz ich wieszać, ty ich lepiej olej. Najpierw polej, potem olej, ruszaj bracie, ruszaj w pole. Świąteczna godzina, serca nam walą stuk puk. Oczy cieszy maleńka dziecina, którą ktoś złożył na próg. Nowy roczku, witaj, witaj w tym cudnym naszym kraju. Niech ci wiszą ci, którym ty zwisasz. I olewaj równo, i olewaj równo, i olewaj wszystkich, co cię olewają. Będzie Polska trzecia, lepsza od tej drugiej. Pierwszą zjadły myszy, drugą zjadły długi. Będzie ten kraj lepszy, póki my żyjemy. Nikt go nam nie spieprzy, bo sami umiemy. Na szczęście, na zdrowie.